Cześć, witam Was w tym odcinku, w którym zobaczymy sobie bitwę obiektem 268 graczy o niku SMR na mapie Karelia. Obiektem 268 bardzo byłem zainteresowany, kiedy został on wprowadzony. Potem był taki okres, kiedy wielu się na nim bardzo zachwycało. Oczywiście wielu graczy, tak? No ale wreszcie nadeszła taka pora nerf TD-ków, która miała duży wpływ na rozwój dzisiejszych bitew. No i potem po tym nerfie już jakoś straciłem apetyt zakupu tej maszyny. Teraz mogę go oczywiście zakupić i nim pograć, ale jakoś nie ciągnie mnie. Wydaje mi się, że ten okres świetności troszeczkę jednak temu niszczycielowi minął. No ale ta bitwa pokaże, że jednak dalej można nim grać bardzo dobre, nawet rewelacyjne bitwy. Może to będzie troszeczkę taka bitwa w stylu posnajpimy, troszeczkę pojeździmy, nie tylko taka close combat wymiana ognia, no ale takie bitwy to jest jednak zdecydowana większość niszczycielami, no i warto według mnie uprzedzić was przed tym. No i dobra. Jak widzimy, patrzę tutaj, bierze w krzyżowy ogień te medy 2, znaczy meda i lighta tak naprawdę. On zajechał od lewej, a tutaj SMR już od prawej. Ten Batchet ogólnie to jest kolega z Plutonu, dlatego tutaj początek jest. Na początku widzimy ciekawe połączenie stosowania meda i niszczyciela. Oczywiście jeden pokazuje, że tutaj są medy, i on oczywiście się wycofuje, a tutaj nagle wpada w pułapkę niszczyciela, tak? Więc takie bardzo ciekawe zagranie, na które warto według mnie zwrócić uwagę. Jak ogólnie wygląda minimapa, rozwój bitwy? Lewa strona jest przytrzymana według mnie całkiem dobrze i 7 T30. Tam jeszcze na kapie jest T30 jak pancer i prototyp. Tutaj z tej strony mamy też kilka czołgów, które spokojnie mogą przytrzymać tą flankę, więc na razie to wygląda ok. Powiem wam, że nawet taki rozjazd mógłby zastosowany być na jakiejś kompanii, jeżeli byłyby tak podobne tiery, tak? Wiadomo, na kompaniach nie ma tylko albo same dziesiątki, albo same ósemki. Znaczy nie ma tak, to są dziesiątki, dziewiątki. Chyba że w tych słabszych. Tutaj Borsuk 744 uszkodzenia przyjął. No, pozycja byłaby dobra, gdyby tutaj było więcej czołgów. Jeżeli jest tam tak mało czołgów, to po prostu ten Borsuk dostał spota i od razu spłynął bez większych szans. Tam jeszcze Mausik na E9, ale wydaje mi się, że właśnie takie puszowanie na Mausa to nie jest nigdy dobra opcja. Najlepiej byłoby sprawdzić, czy czegoś za nim nie ma na początek, a dopiero potem na niego wjeżdżać, bo wiecie, tutaj może być taki trap, że stoi Mausik za rogiem, wszyscy na niego wyjeżdżają, a tu nagle tak, T5-7 z magazynkiem, kurde, dwa niszczyciele i jeszcze Arta, tak, z magazynkiem, no i taka właśnie pułapka może być dostosowana i ona zmienia na przykład wynik bitwy, a tego takie wyjazdy na kogoś zawsze musimy uważać, żeby nie wpaść po prostu w jakiegoś trapa. Tutaj i 7 strzał z dystansu. Wydaje mi się, że ten pocisk mógł przebić go, ponieważ to był taki strzał mniej więcej w okolicy gąsienic pierwszego kółka. Oczywiście tam damage powinien wejść. I jest, zobaczcie, jest pestka. Więc jednak nie myliłem się. FV tam był przez chwilę do trafienia, ale szybko się schował. I 7 także tutaj będzie chyba ostrożniej teraz postępował po tym trafieniu. No, Efalik tutaj za kamieniem to raczej nie ma co zrobić. Jeżeli chodzi o samego obiekta, jaki ten nerf był, no to mniej więcej wiemy, tam zabrali mu 100 damage'a, chyba troszeczkę penetrację zabrali, pewnie coś tam jeszcze z mobilnością, może działem, a jakieś tam zmiany były, to dawno już było temu. Pamiętam, że kiedyś chciałem zrobić taki materiał o tym nerfie, taki jeden, porządny, ze wszystkimi, ale nie pamiętam, jak to się skończyło, że nie zrobiłem samego jednego, tylko kilka, rozbiłem to na parę części. Ale nie pamiętam właśnie, jak to się skończyło, czy pokazałem te 268 tego obiekta kiedyś, czy nie. Tak, dlatego tak teraz podsumowuję, jak się nim teraz gra. 8-4, bitwa na razie wygląda całkiem dobrze na wygraną. Także tutaj widzimy, ten Mausik zabija mnóstwo czołgów. Może nie on sam, ale na przykład za sobą ma parę innych jeszcze maszyn. No bo policzmy, 4 czołgi są po lewej stronie, tak? 50-120, Batchat, FV i 7 RHM. No to ma, tam są 5 czołgów, tutaj jest jeden czołg, czyli brakuje jeszcze w tym wypadku jednego, tak? Jeszcze gdzieś musi być jedna machina.
Tutaj EV oberwał znowu pestkę. No on się wychyla niepotrzebnie. On się próbuje kontować oczywiście, no ale nie bierze pod uwagę tego, że ktoś może go w bok trafić z tej półki. Jest też borsuk oświecony. No 744, więc nie najgorzej, prawie średnie uszkodzenia. No i tutaj Baczat flankuje Mausa. To jest moment możliwy, że kluczowy dla tego Mausika. Art tutaj zebrała się w tryb dedykowania. Skończyło się to, powiem wam szczerze, nie najgorzej. Jeden strzał oddał, ale no tylko jeden strzał z czterech możliwych na przykład, prawda? 7 tutaj puszuje. Jak widzimy, jest możliwość go trafienia. No i tutaj mocno zaryzykował tym naprawdę obiektem i 7. Tym samym 7. Nie, dostał PSK jedną, tak? Więc wiedział, że tu coś jest. Może myślał, że on się przestawił już tym obiektem, ale no to troszeczkę takie niemądre zagranie. Według mnie powinien lepiej to rozegrać. Mosik tutaj jest na hita, ale chyba Baczet ładuje, dlatego też nasz kolega tak szybko reaguje. Mosika w takim wypadku zawsze pamiętajmy, albo strzelić w bok tył wieży. Nie warto strzelać w przód, kiedy mamy właśnie tylnią część wieży boczną. Tam jest dużo łatwiej przebić niż w przód, który zawsze, wiadomo, pod kątem może być zmorą dla nas. No i 11-7, jest 120 miksik. Tutaj chyba Baczecik spłynie, tak mi się wydaje. No chyba, że on już pestek nie ma. Ale to byłoby naprawdę dziwne. Nie, no nie ma pestek, zobaczcie. Nie ma pestki! To dlaczego, powiedzcie mi, nie strzelił tak... Może, nie wiem, ładował? No, nie no. No ale tak ma się amarakę, to w magazynku między pestkami nie ma wolniejszego reloadu. Naprawdę jestem mocno zdziwiony, dlaczego tak tym 5120 MX-em zagrał. Wtedy by mógł nawet zdjąć jeszcze tego jednego lighta, tak? Który tutaj jeździ, to jest chyba 75 AMX, tak? No 85. No, dziwne zagranie, możliwe, że po prostu musiał obrócić wieżyczkę, albo ma, nie wiem, wolną, niską czułość na myszce, nie wiem, kurde, wiele opcji można założyć, może laga miał. No i jest EV, no i tutaj już oczywiście, no kolega jest bez szans, nawet jakby się wycofał, to wpadnie w tarapaty, bo 7 będzie miał na niego przestrzał. Nie, na peskę na razie. On jeszcze teraz zastanawia się, skąd dostaje. Chyba będzie szedł na ślepo, dokładnie. Myślę, że dostał tak naprawdę. Widzieliśmy, że on już był prawie za rogiem, ale możliwe, że przystał na chwilę, żeby tam oddać jeszcze jeden strzał, cokolwiek widział. Jest EV, no dostał, zobaczcie, 100 HP. Czyli jak widzimy, w tej bitwie bardzo mocno podkreśla, że warto oddawać strzał na ślepo. Mogą one naprawdę mocno poprawić nasz wynik. Wiadomo, tam jest chyba 50% za strzał na ślepo tylko, no bo jednak ktoś nie świeci tego celu. Nie świecimy także go my, no ale zawsze taki damage lepszy niż żaden. Te 57 heavy tutaj za 733. Ja nie wiem, czy tak mi się tylko wydaje, czy nie, ale tutaj ja widzę, średni damage w tej bitwie to byłby około 730, 20, a nie 750. 7 kili swoją drogą, naprawdę ładnie tutaj nastrzelał. T57 Heavy. Jeden dobry strzał i będzie po nim. Borsuk tutaj za rogiem osłania tego T57. Tutaj jest taka decyzja, która mogłaby się skończyć nie najlepiej. Jeżeli by teraz T57 wyjechał od boku, prawda? Gdyby miał peski, by wyjechał, prawda? No, trzeba o tym pamiętać. Po prostu dostałby gąskę i mógłby stracić cały HP w mgnieniu oka prawie. Oczywiście nie cały HP, większość HP. Prawdopodobnie przeżyłby, ale mógłby po prostu tutaj. Nie no, mógłby zginąć, jakby Borsuk jeszcze oddał jeden strzał. No jak widzimy teraz, całe HP praktycznie stracone w mgnieniu oka. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dostał strzał za 0 T57, a nasz sam gracz po prostu no zaryzykował ten strzał w Borsuka. Według mnie mógł wyjechać na T57 Heavy i spróbować najpierw go zniszczyć. Borsuk i tak patrzy w zupełnie inną stronę. Wydaje mi się, że zdąży, by się wycofać. Oczywiście to jest takie teraz zastanawianie się, co by było lepsze. No, on chyba też nie widział tego Borsuka na początku zbyt dobrze, więc wydało mu się, że ten Borsuk będzie łatwiejszym celem, a T57 myślał, że ładuje. No ale przeładował T57, ładuje tam 20 parę sekund. Dobrze wiemy, że z nim nie ma żartów.
No i dobra, bitwa wygrana. Wynik według mnie naprawdę jest bardzo dobry. Tam dwa strzały na ślepo, więc zaraz też możecie być zaskoczeni rezultatem. No a jaki on jest, to już za sekundkę. Wynik to 4266 punktów doświadczenia, 144 tysiące kredytów, na pewno prawie że z bonusem. Mistrzowska, także Radley Walters, duży kaliber, specjalista i czołgista snajper. 20 strzałów, zobaczmy, oddanych, 19 przebić, bardzo wysoka skuteczność. No to oczywiście daje 11,5 tysiąca prawie damage'a. Naprawdę od groma jest tych uszkodzeń w tej bitwie. Wiadomo, że prawdopodobnie łatwiej byłoby zrobić taką ilość V-em, ale i tak, no tym bardziej to właśnie podkreślę, że 2.38 dalej jest bardzo dobrym niszczycielem. Powtórka oczywiście z patcha w wersji WOTA 9.0. Także to wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. No i do usłyszenia.